Marcin Zaborski, dobry wieczór. Antropolog, społeczny historyk, dr Władysław Teofil Bartoszewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Panie doktorze, czy Izrael jest strategicznym partnerem Polski? Absolutnie tak. Powie pan, nawet po tym, co usłyszeliśmy w ostatnich godzinach i dniach z Izraela i od izraelskich polityków? Nie zmienia to faktu, że Izrael jest jednym z naszych partnerów i mamy strategiczny interes, żeby z Izraelem mieć dobre stosunki. To czasem nie jest łatwe, jak widać, ale to nie zmienia sytuacji geopolitycznej. To dlaczego najważniejsi politycy w Izraelu sięgają znowu, nie pierwszy raz, po antypolską retorykę? Po co mówią to, co mówią, a mówią między innymi o kolaboracji Polaków z nazistami i o antysemityzmie wysysanym z mlekiem matki? To trzeba rozróżnić. Z tego, co ja wiem, z prasy, z mediów, bo nie mam bezpośrednich relacji od pana premiera Netanyahu. Pan premier Netanyahu powiedział, że może krytykować Polaków, którzy w czasie wojny pomagali Niemcom albo sami mordowali Żydów, bo tacy byli. I za to nikt go nie skaże, stosując ustawę o IPN-ie. No tu mamy problem, co tak naprawdę zostało powiedziane, bo mamy różne relacje dziennikarskie, medialne i do końca nie jesteśmy pewni. Ale jesteśmy już pewni, bo to usłyszeliśmy wszyscy, te słowa szefa izraelskiego MSZ-u o antysemityzmie wyssanym z mlekiem matki. To, jak mówię, dwie inne sprawy, dlatego że ja przyjmuję oficjalne tłumaczenie kancelarii premiera Netanyahu, że takie słowa, jakie zarzucono, że powiedział, nie padły. I w związku z tym, a to, że część Polaków mordowała Żydów, to jest zgodne z prawdą i to jest historycznie udowodnione i tutaj nie ma powodu do jakichś drastycznych reakcji. Dobrze, a słowa szefa MSZ-u? Natomiast słowa szefa MSZ-u są słowami nieprawdziwymi, skandalicznymi i niedopuszczalnymi. I można to wytłumaczyć, te słowa można wytłumaczyć wyborami w Izraelu? Dwoma rzeczami. Po pierwsze, to, że jest kampania wyborcza i w kampanii wyborczej szef, pełniący obowiązki szefa izraelskiego MSZ-u jest od wielu lat członkiem prawicowej partii Likud i zabiega o wyborców prawicowych. I chciałby pewnie zabiegać o jeszcze bardziej prawicowych wyborców, którzy na przykład głosują na partię pana Libermana, który jest rosyjskim Żydem i ultraprawicowym. I tutaj taki antypolonizm może być pomocny. Ale druga kwestia, która jest, myślę, na dłuższą metę ważniejsza, to jest, że wiedza historyczna w Izraelu, jeśli chodzi o historię Polski, czy historię II wojny światowej w Polsce, czy historia stosunków polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej w Polsce, jest minimalna. I tu jest chyba sedno sprawy, bo jeśli padają takie słowa z ust polityka, nawet w celach wyborczych, to oznacza, że jednak jest grunt i jest na takie słowa zapotrzebowanie w Izraelu. Ja myślę, że to jest kwestia demografii. W tej chwili, jeżeli pan spojrzy na statystyki, to jeżeli dobrze pamiętam, co szósty Izraelczyk jest pochodzenia rosyjskiego. O Polsce wie nic, a uprzedzenia z byłego Związku Sowieckiego przywieźli ze sobą do Izraela. A sentymentu do Polski nie mają żadnego. Drugą liczebnie grupą to są Żydzi, Izraelczycy pochodzący z Maroka, którzy o Polsce wiedzą nic. W związku z tym nie mają żadnego stosunku emocjonalnego, a jeżeli to już potencjalnie negatywny, niektórzy z nich, i w związku z tym nie ma grupy, która mówi chwileczkę, tak nie jest, tak nie było, my to wiemy. Władysław Teofil Bartoszewski jest naszym gościem. Panie doktorze, no, czy minister, który mówi o antysemityzmie polskim wyssanym z mlekiem matki, powinien być uznany tu w Polsce za osobę niepożądaną? Tak się w dyplomacji nie postępuje. Ogólnie rzecz biorąc, my nie jesteśmy bardzo zręczni obecnie w polityce zagranicznej. To jaka powinna być odpowiedź w takim konkretnym przypadku? W takim konkretnym przypadku mówi się, że jest to bardzo niezręczna wypowiedź w prasie. No, wzywa się. Słyszymy, że skandaliczna, że haniebna. Ja bym nie przesadzał, jeśli chodzi o odpowiedź oficjalną, nie używał takich słów w odpowiedzi oficjalnej. Wzywa się panią ambasador do ministerstwa i mówi jej się twardo, a nawet brutalnie,
ale to nie jest w świetle reflektorów. I to wezwanie rzeczywiście dzisiaj nastąpiło. I ja co jej powiedzieli, nie wiem. Dowiem się z czasem, ale jeszcze nie wiem. Natomiast publicznie mówi się, że jest to rzecz niezręczna i tak dalej, bo nie zamyka się drogi. Prywatnie wysyła się kogoś do pana premiera Netanyahu i mówi się twardo. Ale to się mówi prywatnie, no tak, a nie publicznie. Słuchuję się w słowa szefa MSZ-u. One nie były tak łagodne, jak pan proponuje, bo jeśli dzisiaj minister Czaputowicz mówi, że słowa izraelskiego polityka są nieakceptowalne, pobudzają antypolonizm, antysemityzm i mają charakter rasistowski, to jednak jest pójście krok dalej, niż pan proponuje. To jest pójście krok dalej, ale chciałem zwrócić uwagę, że to nic nie osiągnie. Ponieważ dyplomacja nie polega na tym, żeby się kopać po kostkach i okładać publicznie, tylko żeby wyrazić swoje niezadowolenie w sposób oględny, a prywatnie kanałami dyplomatycznymi powiedzieć, co się naprawdę uważa. Wspaniale, tylko że kilka miesięcy temu mieliśmy deklarację polsko-izraelską podpisaną przez obu premierów, w której to deklaracji politycy pisali, że oba rządy odrzucają antypolonizm oraz inne negatywne stereotypy narodowe. Co z tej deklaracji zostało, możemy dzisiaj zapytać. Jeśli chodzi o pana premiera Netanyahu, to uważam, że on się do tego dostosowuje. Natomiast Katz zacytował nieżyjącego już premiera Itzhaka Shamira, który był pochodzenia polskiego i którego ojciec został zamordowany przez Polaków. Ale on cytował nie po to, żeby tylko przypomnieć, ale on się podpisał pod tymi słowami. Tak jest. I o ile można zaakceptować wypowiedź pana Shamira nie dlatego, że jest prawdziwa i nie dlatego, że nie jest oburzająca, tylko dlatego, że jednak jego ojca zamordowano. W związku z tym on emocjonalnie reaguje w sposób, który można zrozumieć, bo to jakby komuś zamordowano ojca, to ten syn ma prawo być troszkę bardziej emocjonalny. Okay, natomiast tylko, pan Katz jest politykiem w rządzie premiera Netanyahu. Gdyby mu się ta wypowiedź nie podobała, no to chyba wiedziałby to zrobić. Oczywiście, że on tej wypowiedzi nie powinien cytować, bo ona w jego ustach jest skandaliczna. Co więcej, pan Katz zielonego pojęcia o historii Polski nie ma. Jego ojciec był z Łotwy, a matka z Rumunii. I z tego, co wiem, nie studiował historii na Uniwersytecie Hebrajskim. W związku z tym powtarza jakieś stereotypy, które są szkodliwe, nieprawdziwe i źle wpływają na nasze stosunki. Ale ja bym się nie spodziewał jakiejkolwiek retrakcji w obecnej sytuacji ze strony ministra. O tym, jak ze stereotypami walczyć także w relacjach polsko-izraelskich, będziemy rozmawiać za chwilę na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Naszym słuchaczom w radiu bardzo dziękujemy. Doktor Władysław Teofil Bartoszewski wciąż z nami. Panie doktorze, odwołanie przez polskiego premiera wyjazdu do Izraela dzisiaj to jest dobry ruch ze strony Mateusza Morawieckiego? To jest trudno powiedzieć. Ja myślę, że nie za bardzo. Dlatego, że moim zdaniem należało pojechać do Izraela i odbyć bardzo męską rozmowę z premierem Netanyahu. Ktoś by powiedział, że to ten wyjazd do Izraela byłby nadstawieniem drugiego policzka w relacjach między Polską a Izraelem. Niekoniecznie, bo można było uzyskać coś na miejscu od Izraelczyków. Ja rozumiem, że sytuacja jest skandaliczna, ale byłoby lepiej pojechać i powiedzieć premierowi Netanyahu, co się uważa, w sposób jasny i zrozumiały, wyciągnąć z tego konsekwencje, bo proszę zwrócić uwagę, że stosunki polsko-izraelskie są bardzo rozbudowane na wielu polach. Bardzo wielu Polach. Izraelowi zależy na tych stosunkach. W końcu to, że ta deklaracja wspólna powstała, wynika z tego powodu, że Izrael nie mógł się odwrócić tyłem do Polski z powodu polityki historycznej. W związku z tym można było coś tam wynegocjować, ale to trzeba negocjować, że tak powiem, bezpośrednio. Co do takiego podejścia Izraelczyków, a duży procent Izraelczyków takie podejście popiera, ponieważ, jak mówię, z braku wiedzy. W roku 2000 pojechał do Izraela na specjalną sesję Knesetu, która upamiętniała 10. rocznicę wznowienia stosunków dyplomatycznych między Izraelem a Polską.
minister spraw zagranicznych Polski. Ten minister nazywał się Władysław Bartoszewski, był sprawiedliwym i obywatelem honorowym państwa Izrael. A jak przyszedł do gmachu Knesetu, to wstał poseł Rywlin, który obecnie z partii Likud, który obecnie jest prezydentem państwa Izrael i powiedział, cytuję, jest wielu Polaków, którzy brali udział w mordowaniu Żydów. Sam fakt, że Polska była okupowana, nie zwalnia jej od odpowiedzialności za zbrodnie dokonane na jej terenie. No ja bardzo przepraszam, ale to jest wypowiedź dużo gorsza niż pana, niż premiera Szamira, bo to czyni nas współodpowiedzialnych za zagładę Żydów. Rok temu. I nikt, żaden oficjalny, rząd oficjalny, rząd izraelski żadnej reakcji oficjalnie nie przekazał. A jaka była wtedy reakcja polskiego ministra spraw zagranicznych? Władysława Bartoszewskiego. Ojciec wysłuchał tego i nie wyszedł z Knesetu, co mu potem wiele osób zarzucało. I to też była kwestia wyjść, nie wyjść, bo potem przemawiał Szymon Peres, który mówił zupełnie w innym tonie, prawda? Który był później, on był wtedy ministrem w rządzie, pan Rywlin był w opozycji. I tutaj, ale ojciec wyjechał rozgoryczony z Izraela, to nie ma kwestii. Okej, okay, to nie dziwne, tylko rozmawiał, potem, tłumaczył, wyjaśniał. Tupał nogą? Nie, bo nie miał możliwości tupania nogą, bo był gościem na galerii. Natomiast miał bardzo dobre kontakty wtedy z ówczesnym rządem, natomiast opozycja nie chciała się z nim spotkać. Pan Sharon na przykład, który był liderem opozycji w partii Likud, nie chciał się z nim spotkać. No ale tak wygląda sytuacja. Potem się stosunki znacznie polepszyły. Teraz ja nie bardzo widzę kogokolwiek w polskim rządzie, który ma dojścia do pana premiera Netanyahu. Rok temu, przy okazji poprzedniego kryzysu, Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej oświadczyło tak, ten kryzys, który nastąpił w związku z nowelizacją ustawy o IPN-ie, jest niewątpliwie wynikiem zaniedbań w dziedzinie upowszechniania polskiej historii za granicą. Czyli nie jest tylko tak, że w Izraelu nie wiedzą o Polsce i o polskiej historii, ale też jest tak, że to być może my nie za bardzo staramy się o to, żeby o tej polskiej historii ludzie na świecie wiedzieli. Tak, tylko że to nie jest sprawa prosta, dlatego że ja gwarantuję panu, że jeśli chodzi o historyków, którzy się zajmują historią Polski, czy historią stosunków polsko-żydowskich, tak w Izraelu, jak i w Stanach Zjednoczonych, jak i w Anglii i w innych krajach, to między nami nie ma szczególnych nieporozumień. I my świetnie się orientujemy, jak to naprawdę wyglądało. Tylko to nikogo nie obchodzi. Problem nie leży w elitach i w naukowcach, tylko w tym, jak oni oddziaływują na społeczeństwa. No tak, tylko że niestety przełożenie, ja jestem w, byłem kiedyś zastępcą redaktora naczelnego, a teraz jestem w komitecie redakcyjnym rocznika POLIN, który jest rocznikiem opisującym historię polsko-żydowską całościowo od początku istnienia, czy od tysiąca lat. I wydaliśmy już 32 tomy, tylko że tych tomów nikt nie chce czytać, no ponieważ właśnie. Jest to pytanie, czy ma pan zbyt pomysł specjalistyczne. Na to, jak zrobić coś w takiej konkretnej sytuacji, jak dzisiaj jesteśmy, żeby dowiedzieli się o polskiej historii nie ci, którzy studiują historię i stosunki międzynarodowe, tylko przeciętni mieszkańcy Izraela. Po pierwsze, akurat dobrym pomysłem jest to, żeby jak najwięcej ludzi z Izraela do nas przyjeżdżało, co ma miejsce. Tylko żeby nie przyjeżdżali tylko wyłącznie, żeby odwiedzać Auschwitz, Birkenau i Treblinkę, tylko żeby na przykład szli do Muzeum POLIN, gdzie historia Żydów mieszkających w Polsce przez 1000 lat jest pokazana w taki sposób, że jest atrakcyjna. A jest... może w ogóle nie tylko do muzeów powinni przyjeżdżać, tylko do Polski, która żyje i tętni życiem. Ale też przyjeżdżają na zakupy nawet. I w tej chwili w Izraelu, jeśli dobrze kojarzę, ponad 200 tysięcy ludzi ma polskie paszporty. W związku z tym i tutaj przyjeżdżają i mają inne podejście. Natomiast kwestia edukacji masowej. Proszę zwrócić uwagę, że w Izraelu przez kilkadziesiąt lat panował mit sionistyczny, który mówił to, że wszyscy są przeciwko Żydom, wszyscy są przeciwko Izraelowi i że
wszyscy są antysemitami. I na tym micie było zbudowane państwo Izrael. I na tym micie było zbudowane państwo. I to odwrócić to po kilkudziesięciu latach nie jest prosto. Tylko, że oczywiście są sprawy absurdalne, ponieważ więcej Żydów mieszka w Niemczech niż w Polsce, a no naprawdę, ja bym, to chyba nikt nawet w Izraelu nie porównuje tego, co Niemcy zrobili Żydom, a co Polacy zrobili Żydom. Jaki jest związek między antypolskimi wypowiedziami polityków w Izraelu, a ubiegłotygodniowym szczytem bliskowschodnim w Warszawie? Ja tu nie widzę żadnego związku, dlatego że z punktu widzenia rządu państwa Izrael, to, że Polska jest proizraelska i proamerykańska i współpracuje z Izraelem również w sferze bezpieczeństwa, to jest ewidentnie bardzo cenna rzecz. No tak, ale te pierwsze słowa premiera Netanyahu, które padły, nie padły, nie wiemy, czy padły, czy jak dokładnie brzmiały, one jednak padły w kuluarach bliskowschodniego szczytu tu w Warszawie. No tak, ale był pytany przez dziennikarzy na temat ustawy o IPN-ie ta deklaracja polsko-izraelska obu premierów była szalenie krytykowana przez wiele czynników w Izraelu, również przez konkurentów premiera Netanyahu, którzy za półtora miesiąca idą na wybory. W związku z tym każdy chce być bardziej proizraelski, premier Izraela jest ceniony przez swoich mieszkańców za to, że przywrócił bezpieczeństwo państwa. I tutaj nie bardzo jest jak go krytykować. I z tego punktu widzenia ten szczyt bliskowschodni był dla niego bardzo korzystny. Ale można go uderzać z punktu widzenia, co my znamy skądinąd z Polski, z punktu widzenia tak zwanej polityki historycznej. Więc jeżeli coś sprzeciwia się mitowi założycielskiemu państwa Izrael, no to hura, atakujmy go z tej strony, bo może coś się ugra. A jakie widzi pan efekty tych rozmów dwudniowych, półtoradniowych w Warszawie, rozmów o Bliskim Wschodzie? Ja myślę, że rzeczą, którą się mało docenia, to jest to, że po raz pierwszy przy jednym stole bezpośrednio siedział premier Izraela on nie jest de facto ministrem spraw zagranicznych, ale taką funkcję niby pełni w Arabii Saudyjskiej i z innych krajów arabskich, to nigdy przedtem nie miało miejsca. Oczywiście, że oni się spotykali. Izrael utrzymuje od kilkudziesięciu lat stosunki, nieoficjalne stosunki z państwami arabskimi, ale nikt oprócz Egiptu i Jordanii się do tego nie przyzna i Maroka częściowo, i do tego się nie przyzna. A tutaj mieliśmy do czynienia z powstaniem pewnej koalicji amerykańsko-izraelsko-arabskiej pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej i jest to rzecz znacząca. Po spotkaniu premiera Netanyahu z dziennikarzami w Warszawie, Jerusalem Post napisał, że według premiera Izraela antysemityzm jest dziś groźniejszy w zachodniej Europie niż w Europie wschodniej. A to prawda i on tak uważa. A pan dostrzega to zjawisko? Oczywiście. Proszę zauważyć, że ataki na Żydów we Francji, w Niemczech, w Belgii, w Holandii i w innych krajach są codzienne i masowe. Natomiast w Polsce tego nie ma, dzięki Bogu. I w Polsce Żydzi chodzą po ulicach zupełnie spokojnie. I ja nie widzę paniki między, jak przyjeżdżają Izraelczycy do Polski, a nie ma ochrony synagog w Polsce, ambasador izraelski w Polsce jest w stanie w pewnych, przynajmniej do niedawna, teraz nie wiem, poruszać się bez ochrony po kraju, a proszę mi wierzyć, że w żadnym kraju Unii Europejskiej jest to niemożliwe. A skąd się bierze ten dzisiejszy antysemityzm w Europie Zachodniej? Z dwóch źródeł. Po pierwsze, antysemityzm w Europie Zachodniej, w przeciwieństwie do antysemityzmu takiego tradycyjnego, jaki był kiedyś w Polsce znaczący przed wojną, to był antysemityzm prawicy. W Europie Zachodniej to jest antysemityzm lewicy. Partie konserwatywne są proizraelskie, partie lewicowe są antyizraelskie. To taka elity, część elit politycznych w Europie Zachodniej jest antyizraelska, co ukrywa dla poprawności politycznej, mówiąc, że jest antyizraelska, a nie antysemicka. To nie całkiem tak jest. I na uniwersytetach w całej Europie Zachodniej jest propagowany bojkot naukowców z Izraela na przykład. Jest to bardzo ciągle próbuję zrozumieć przyczynę. A druga
Bo się politycznie im nie podoba. A poza tym jest to... Izrael był krytykowany przez lewicę od kilkudziesięciu lat. Ponieważ nie jest państwem socjalistycznym, jakim się był wydawał być na początku. A druga przyczyna, bardzo smutna, ale no nie można tego ignorować, nie można tego zamiatać pod dywan, to jest to, że znaczny procent ludności w niektórych państwach Europy Zachodniej to są muzułmanie i oni wielkiej miłości do Izraela nie mają. I w związku z tym, jest wyższy poziom antysemityzmu. No to i w tej powiedziałbym, a jak już chcemy nawrócić do historii, to antysemityzm historycznie we Francji przed wojną był gorszy niż w Polsce. I to wróciło, bo teraz najgorsza sytuacja dla Żydów w Europie jest prawdopodobnie we Francji. Wracając na koniec do początku naszej rozmowy i do relacji polsko-izraelskich, chciałbym zapytać, jak to jest, bo jeśli co roku w zasadzie wracamy do kryzysu w relacjach między tymi dwoma państwami, to trudno nie zapytać, czy wypracowywane przez lata porozumienie między narodami i między państwami nie było najzwyczajniej w świecie kruche i delikatne, skoro tak łatwo wywołać burzę. Łatwo wywołać burzę. Myśmy pierwszą burzę wywołali z powodu własnej głupoty, zupełnie niepotrzebnie. Teraz no dość nieokrzesany minister w Izraelu się wypowiadał w sposób nieakceptowalny, ale proszę zwrócić uwagę, że od wielu lat odbywają się systematyczne spotkania rządu Izraela z rządem Polski. Wygląda to w ten sposób, że raz przyjeżdża do Polski tam premier plus tam 8-9 ministrów, a drugi raz leci polski premier i kilku ministrów do Izraela. I rozmawiają o wszystkim i pewne rzeczy załatwiają. Tylko że o tym potem prasa nie pisze, bo nic o tym nie wie. Tylko że ten pełniący obowiązki szefa MSZ-u nie jest jedynym ministrem w rządzie Netanyahu, który mówi niezbyt przychylne rzeczy o Polsce, bo dołącza do niego choćby dzisiaj minister edukacji w tym samym rządzie. Minister edukacji, który walczy z Netanyahu o stołek, bo on chce być premierem po następnych wyborach, bo on nie jest w partii Likud, on jest w opozycji, znaczy do Likudu, ale jest w rządzie, bo tam sytuacja jest taka, że już od dawna jedna partia nie jest w stanie stworzyć rządu, bo tam nie ma minimum progu wyborczego, więc może każdy były generał plus dwóch posłów być w parlamencie. I on walczy o władzę. Tylko, że jeśli w ten sposób politycy w Izraelu mogą walczyć o władzę, przenosząc ten wektor polityki w stronę polską, to jest pytanie o to, w jakiej kondycji jest nasza polityka międzynarodowa czy zagraniczna, nasza dyplomacja. Nasza dyplomacja, nie jestem pewien, czy ona jest w świetnym stanie w tej chwili. Natomiast zwracam uwagę, że ktokolwiek nie zostanie premierem po najbliższych wyborach, a ja bym sobie życzył, mogę to powiedzieć, bo nie jestem ani politykiem, ani dyplomatą, ja bym sobie raczej życzył, żeby był pan premier Netanyahu został ponownie wybrany, bo jest premierem zdecydowanie propolskim. Ale gdyby nawet był to inny premier, to gwarantuję państwu, że stosunek nowego premiera do Polski nie będzie taki jak kandydata na premiera przed wyborami. Pytałem pana rok temu, ile czasu potrzeba, żeby rozładować napięcie między Warszawą a Tel Awiwem. Odpowiedział pan wtedy, nie tak dużo. Dzisiaj też by tak pan powiedział? Tak, dlatego, że to są rzeczy przejściowe. My mamy zbyt silne więzi od paru dziesięciu lat w tej chwili, żeby to zaważyło. Z punktu widzenia Izraela nasz wkład w bezpieczeństwo państwa, nasz wkład w pomoc Izraelowi w Unii Europejskiej. Ja myślę, że najłatwiej to utracić, jeżeli my się obrazimy na Unię Europejską. Ponieważ Izraelowi bardzo zależy na tym, żeby mieć kogoś takiego sojusznika jak my, który ich w Brukseli reprezentuje. Natomiast jeżeli my powiemy, że Bruksela nas nie interesuje, to my z punktu widzenia Izraela stajemy się mniej ciekawi. I wtedy oczywiście to przechodzimy do drugiej ligi i wtedy to się może jątrzyć, taka rana przez dłuższy czas. Władysław Teofil Bartoszewski, bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.